Stasem, to już Siedem Wyski, Śląsk-Wrocław. Po 45 minutach wszyscy byliśmy doskonale w nastrojach. Po kolejnych 45 minutach już uśmiechów na twarzach panów naszego Wrocławia nie ma. Bardzo żałujecie tego, że nie udało się zdobyć tych 3 punktów. Bardzo żałujecie tego, że już stracimy szansę na grę w górnej ósemce. Myślę, że na pewno tak jak pan mówi, to był dla nas bardzo ważny mecz i mogliśmy przynajmniej zrobić jakąś przewagę sobie nad drugim, taką, że nawet po tym podziale, gdybyśmy byli w tej dolnej ustępce, to bezpośrednio byśmy mieli trochę tych punktów więcej. Wydaje mi się, że Górnik to oczywiście nie patrząc na tabelę, to naprawdę od objęcia nowego trenera naprawdę jest dobrą drużyną i dobrze grać w piłkę, nie ma co wyjmować tej drużynie. Wydaje mi się, że gdybyśmy strzelili chociaż jedną bramkę więcej z tych sytuacji, które mieliśmy na początku drugiej połowy, ten mecz cały ułożyli się do naszej myśli i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca. Z przebiegu gry wydaje mi się, że to jednak my byliśmy drużyną lepszą, mieliśmy dużo więcej sytuacji. Przynajmniej tak z boiska mi się wydawało, gdzieś ta druga bramka też trochę. Trochę nieszczęśliwa dla nas. No cóż, taka jest piłka i musimy się z tym poradzić. Teraz wszyscy pewnie będą wracać do sytuacji z 56 minuty, kiedy Robert Pichnik mógł podwyższyć na 3-0. To po tym końcowym blisku wydaje się taka jedna z bardziej kluczowych akcji meczu. Trochę takie siatkarskie, jak powiedziałbym, pożekadło się. Sprawdziło, że się nie wygrywa 3-0, to przegrywa 2-3. W tym wypadku akurat nie ma porażki, ale tym razem możemy zachować w wielu kontekstach, jak ale właśnie porażka. Wydaje mi się, że też nie ma co się liczować za ten mecz, bo pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Wydaje mi się, że musimy być dużo bardziej skoncentrowani i potrafić dowodzić wynik do końca, bo to jest, odkąd ja tutaj jestem, to jest kolejny raz, gdzie prowadzimy 1-0 i gramy trochę taki happy football. Staramy się ładnie grać, większą ilością atakujemy, a jednak to nie zawsze się sprawdza. Wydaje mi się, że Górnik na tę drugą połowę chciał, żebyśmy tak grali, żebyśmy się trochę otworzyli. No i trochę wdaliśmy się w tą